No to słuchajcie, jedziemy w stronę Podkarpacia, pod Jasło, jakieś ile kilometrów, no jakieś 187 kilometrów, mamy jeszcze zasięgu 90, wykasujemy zaraz 74% baterii, wykasujemy zaraz liczniki. Tak, średnie. No i ile mamy tu energii? Leaf Spy mamy 11,5, także temperatura jest plus 22, także bardzo optymalna. Zobaczymy, jak tam się będzie korkowało. Wiatr mamy super, bo mamy prawie że w plecy, więc będzie nam, na pewno nam nie będzie przeszkadzał. No to jedziemy. Pierwszy korek, chwilkę za węzłem Wielicki, także tak to jest jechać, średnia 140 na godzinę, wszyscy jadą, nawet spalinowe, tak? No. Zapomnij. Jesteśmy w Bochni, na ładowarce, chyba Elocity zarządza tym. Także to jest taki hotel tutaj na ulicy Proszowskiej 121, hotel i restauracja, gospoda nad Rabą. I tak, dowieźliśmy, że jeszcze 67 km, średnia 9,5, no mówię, wiatr w plecy, no i 47%, średnia prędkość 66 km na godzinę, dystans 40 km, 36 minut. Dobra. Podpinamy się i idziemy. A jeszcze powiem, że energii nam zostało 7,5 kWh. No dobra, wyłączam auto i zobaczymy, jak to. Otwieram gniazdo i zobaczymy, jak to będzie działać. Czy na ekranie coś się pojawia? Wybieramy to demo. Bierzemy. Już widać, że to takie nowiutkie. Dobra. Zapięło się i teraz albo z aplikacji, no bo jak inaczej, albo z RFID. Wezmę sobie, spróbuję włączyć z aplikacji. O. Elocity. Gdzie to jest? Jest. Nie zobaczymy. Tam mi wypisało 22 sekundy, ale może zdążymy. Ładuj CHAdeMO. Zgodź się. Rozpocznij ładowanie. Widzę, że dwie kreski są T-Mobile'a. Zobaczymy, czy to... No to zobaczymy. Nie wiem, czemu tak... Z karty płatniczej brak możliwości środków pobrania? Czy to chodzi o... Czy chodzi o... Zasięg, że brak zasięgu? Zobaczymy. Trwa komunikacja ze stacją ładowania. I co? Podłącz ponownie. Dziwne. Ja sobie może spróbuję przygotować jakąś kartę. Ciekawe, czy któraś z tych kart będzie działać. Dziwne. Spróbuj odpiąć i jeszcze podpiąć raz. Dobra. Odpinamy. Wpinamy jeszcze raz.
Czyli tak, karta z aplikacji nie działa, karta EV Klubu nie działa, a teraz spróbuję tej karty Elo City, którą mam. Zobaczymy, jak ona tutaj będzie reagować. Wybieramy CHAdeMO. Muszę odpiąć. Dobra, odpiąłem. Daję do gniazda. Back. Dobra, wybieramy. Teraz podpiąć. Dobra, to biorę. Ale nie słyszę tam nic piknięcia żadnego. Dobra, i teraz spróbujmy przełożyć zieloną kartę. Ale coś nie reaguje. No to tak to jest. A coś jest, coś chwyciło. Przygotowywanie do ładowania. Preparing. Preparation. No i jeszcze nie ładuje. Stycznik coś tam zaskoczył. O! Będzie szło? No idzie. Dobra. Ja nie wiem, jak to działa, ale uruchomił w końcu. Świeci się czerwona lampka tu. Tak. No i ładuje. Ładuje? No ładuje. 48%, nie wiem, czy to widać, ale 48% mamy baterii. Moc 45 ładowania. I tak to wygląda. Coś widać. No, troszkę spada, ale 40 kW. Ale w miarę ok jest. Spada trochę. 36. 35. 34. No spada. No zobaczymy w każdym razie. Idę tylko po kawę i jedziemy dalej. No. Także tak to wygląda. To jest tutaj. Macie tutaj wymianę opon, tu macie stację benzynową, hotel i tak to tu wygląda, że to jest w tym miejscu postawione. Dobra. I... dofinansowano z pieniędzy podatników. To idziemy coś wypić. Mamy 80%. Trzeba byłoby już powoli jechać. Bo to już nie ma sensu co czekać. 4,5 kWh nam doładował. 15 minut ładowania. I 79% baterii. Dobra, spadło do 11,5 kW. 15 minut ładowania. Nie wiem, czy to widać, ale 15 minut ładowania i 4,6 kWh ładowane. Dobra, wyłączamy, tylko pewnie jest teraz znowu tej karty, bo z aplikacji chyba... A nie, z aplikacji też mogę dać zakończ, bo to jest sparowane. O, skończył. Skończył ładować. O, można odłączyć kabel. 15 minut 37 sekund i 4,6 kWh doładowane. Dobra, spadamy. Odkładamy na miejsce, równiutko. Zamykamy klapkę i jedziemy. Sobie jedziemy do Lidla w Tarnowie. Zostało 26 km, jakieś 18 minut jazdy. A jedziemy sobie 94 km na godzinę według licznika. I zużycie na ten moment mamy 8,6 km na kilowatogodzinę, czyli to jest jakieś 12 kWh na 100 km. I jeszcze baterii w tym momencie mamy jakieś 63% w tym akumulator. No, mamy energię 16. Średnia prędkość do tej pory jest 62,3. Przejechaliśmy 56 km 53 minuty. I dojechaliśmy.
najeżdżamy do Tarnowa, wjeżdżamy jeszcze 4 km do ładowarki Lidlowskiej. Jeżeli będzie zajęta, to jedziemy na Go Plusa albo na Greenwaya. Także mamy wybór. I co? I jedziemy. No i dojechaliśmy do Tarnowa, naprzeciwko Grup Azoty jest Lidl i tutaj pod Lidlem mamy ładowarkę. Zostało 6,2 kWh energii, 55 km zasięgu, 41% baterii, 65,5 km jest średnia prędkość, dystans 80 km, godzinę 13. Idziemy się ładować. Gniazdo odpinamy. Odłączamy samochód i bierzemy Shademo, prosta sprawa, wpinamy, podłączono prawidłowo, dajemy start i już nam się przygotowuje do doładowania. 17 kW. A co się podładujemy tak, żeby dojechać do rodziny. No i tyle. Także ładowanie darmowe. No słuchajcie, jesteśmy tu pod Lidlem. Już 7 kWh wpakowałem z Shademo, ale spróbujmy teraz ten kabel AC, bo mój nawala, ale ja sobie pożyczyłem od Evstona. Od Rafała z Krakowa ten kabel i zobaczmy, czy on będzie działał. Odłączę go i podłączę, zobaczymy. Kabel jest podłączony do samochodu. Rozwinę jeszcze troszkę bardziej na Type 1. No i teraz to podłączono prawidłowo, dajemy start. U mnie z reguły przerywa po kilku sekundach lub kilku minutach. A zobaczymy, jak będzie tutaj. Czy będzie ładował normalnie? No według mnie będzie ładował normalnie. No, już nowiutki kabel. No, ładuje, nie? No. Przy przerwie zobaczymy. No to słuchajcie, już jesteśmy na miejscu. Zostało nam jakieś 5 kWh energii, 44 km jeszcze i dystans przejechany 156 km w 2 godziny 46, oczywiście bez ładowania. Zużycie 8,7, co daje jakieś 12 kWh na 100 km i 31% baterii jeszcze zostało.
Z tym, że średnia prędkość mamy tutaj 56 km na godzinę, z czego część była autostradą. Także witamy Podkarpacie. Zobaczmy, mamy 121 projektowanego zasięgu, średnia 8,8, prawie 100% baterii naładowane. To jest prędkość średnia tutaj z obszaru, więc wszystko wyzerujemy i średnią prędkość, i dystans, i tripy. Dobra, i ruszamy. My mamy tutaj według tego SOC 95% baterii i 15,1 naładowanie. Ruszamy. Z 18:11, 20 stopni Celsjusza. Chciałem dodać, że jedziemy pod wiatr. W tamtą stronę jechaliśmy z wiatrem, a teraz jedziemy pod wiatr. Także nie za ciekawie, ale nie ma deszczu. No witajcie, jesteśmy w Zgłobicach, to jest pod Tarnowem, przy Krajówce. Tutaj jest hotel Dunajec i mamy tutaj stację ładowania Tauron za złoty 99, więc podładujemy się tutaj z DC. Mamy teraz 41 km zasięgu, średnie zużycie 8,7, 33% baterii, średnia prędkość prawie 60 na godzinę, przejechane 80 km w godzinę 20. Z tym, że byliśmy jeszcze około 10 minut na Orlenie coś zjeść, kawę wypić i jedziemy dalej. No i ładujemy się z mocą około 20 kW. Bateria jest gdzieś 27 stopni. Bateria ma taką temperaturę. O. SOH 70,33 na przejechane jakieś 207 tysięcy kilometrów i 730 demo, więc mamy jeszcze 61% baterii. Myślę, żeby się doładować do 85% i później jedziemy dalej. Zobaczymy, na ile nam to starczy jazdą, albo pojedziemy czwórką, albo autostradą, więc tu się nie denerwujemy, bo dodatkowa stacja doszła przy Bochni. W Bochni jest jeszcze między Brzeskiem a Wieliczką. W Wieliczce mamy 4, także bez obaw. Zobaczymy, co jest na ekraniku. Moc 19 kW. Doładował prawie 4,5 kWh w 9,5 minuty. Więc stan naładowania mamy 63% na ten moment. Prognozuję, że 21 minut zajmie doładowanie auta do 100%. Jeszcze 21 minut. Ale tyle nie będziemy czekać i ruszymy wcześniej. Także tu mamy CCS, CHAdeMO i AC 43 kW. No i co? Minęło 19 minut. Prędkość, moc spadła do 12 kW. Naładowało prawie 7 kWh w 20 minut ładowania. Myślę, że już nie ma co tutaj czekać, tylko jechać po prostu na Tauron pod Wieliczkę, ewentualnie Power Dota spróbujemy znowu. I jak nam tutaj oblicza Google, to do Wieliczki mamy jakąś godzinę jazdy w starą czwórką, czyli przez Bochnię Brzesko. Nie autostradą, bo to by nie miało sensu. I 64 km. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyłączamy się po 20 minutach i tyle. No i tak, dojechaliśmy tutaj pod Tauron w Wieliczce.
Szlaban był otwarty, także wjechaliśmy. To jest pod kopalnią. 3,7 kWh energii zostało, 29 km prognozuje. Przejechany dystans 146 km, 2,5 godziny. Z tego 8,6 jest średnia kilometra na kWh, czyli jakieś 12 kWh na 100 km. 1,4 baterii dowieziona i średnia 56,6. Także ładujemy się na Tauronie zaraz. Sprawa wygląda tak, żeśmy się tutaj bez rejestracji zalogowali, dodaliśmy kartę płatniczą, kliknęliśmy OK. No i teraz czekamy na inicjalizację. Kabel jest podłączony i za chwilę powinno się rozpocząć ładowanie. No i już jest. Zaraz będzie teraz jeszcze podawał energię na samochód. No i ruszyło. De facto to potrzebujemy, zaraz sprawdzę, ile będziemy kilometrów potrzebować, ale myślę, że dosłownie kilka kilowatogodzin to maks. Zobaczmy, jak to idzie z mocą. No i tu mamy kopalnię Bieliczka, tężnia solankowa. Tu jest wjazd z tej strony, z drogi głównej. Tu jest wjazd, zaraz w prawo dwa stanowiska CCS AC, CHAdeMO. No i tak to wygląda. Moc 48,2 kWh, 48,4, także nawet 48,5. Także bardzo fajnie w porównaniu z 48,6, bardzo fajnie w porównaniu z i 7, w porównaniu z Tauronem z Głubicach. Także tutaj prawie 49 kWh, prawie max, co 48,8, prawie max, co może dać ładowarka na ten samochód, jak samochód może przyjąć. 48,9 przy 28% naładowania baterii, tak. O, 49 już, także 49, no to już jest, o, ponad 49, no kto da więcej, licytacja. No, także ładujemy się, chwilka i dosłownie odjazd. No po co więcej się ładować tutaj na 49,3. No, nie no, bardzo fajnie, 49,4, no nieźle, dobra. No i słuchajcie, do celu mamy 31 km, już mi załadował tutaj parę kilowatogodzin, zaraz wam pokażę ile. Za tę chwilkę po prostu cztery minuty ładuję i doładował 2,5 kWh, także w zasadzie już mogę jechać, bo de facto mamy w baterii tyle, żeby 7 kWh, to spokojnie 50 km zrobię, także odłączam się i dosłownie widzicie, ile to jest ładowania. 19 minut w Tarnowie, a tu 4 czy 5 minut i nawet już jest za daleko. No widzicie, 6 minut ładowania. A tutaj nam pokazało właśnie, że doładowaliśmy do 50% stanu naładowania, 3,8 kWh, bardzo szybko, także nawet za bardzo. No kochani, to mamy tak, 24% energii, dojechaliśmy już do domu, do celu, 35 nam prognozuje jeszcze, więc to ładowanie w Wieliczce było takie na wyrost. 57 km średnia na godzinę, prawie 180 km przejechane w 3 godziny 10 minut, z tym, że jak samochód stoi włączony, a tak było przez co najmniej kilka minut, to można powiedzieć, że to około 3 godziny jakiejś bitej jazdy. Dobra, i teraz ile zostało w LeafSpy'u? Według LeafSpy'a 3,6 kWh. Temperatura baterii nie jest jakoś wysoka, bo tylko 32,5 stopnia. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o SOH, 70,64% w tym momencie przy 206,5 tysiąca km przejechane. Także porównując jeszcze troszeczkę tutaj te odległości, to jadąc autostradą
praktycznie wyszłoby na to samo, jeżeli chodzi o czasowość, bo byśmy się musieli po prostu dłużej ładować z powodu zwiększonego zużycia. No, przynajmniej byśmy musieli jechać 95 km na godzinę, żeby to po prostu nie blokować ruchu. Po drugie, jest autostradą jest dalej, bo po prostu omija Tarnów, jedzie bardziej na północ od czwórki. A czwórką jadąc po prostu jedziemy sobie dość płynnie, 50, 70, 90 czasami na godzinę. Mieliśmy trzy postoje, więc patrząc na godzinę 22.11, żeśmy przyjechali, to praktycznie równe 4 godziny jazdy. Z tym, że były tak, ładowanie 20 minut w Tarnowie, 6 minut w Wieliczce, plus 10 minut na Orlenie pierwszym, jeżeli chodzi o zamówienie tam jakiegoś posiłku plus kawy, później druga kawa na Orlenie, też jakieś 5-6 minut i apteka całodobowa w kabinie, też parę minut, więc de facto tyle wyszło, właśnie 4 godziny właśnie z tymi przerwami. A łączny czas ładowania to jest jakieś 25-26 minut, 3 godziny jazdy, więc myślę, że w 3,5 godziny można byłoby się wyrobić bez tych przerw. No ale przerwy trzeba czasem robić. Nie zawsze kawa czy jakiś posiłek jest przy stacji ładowania. Także dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia na kolejnych wycieczkach. Pozdrawiam, cześć.